Związki rzeźby z religią, z metafizyką czy z teologią być może są najbardziej oczywiste, zwłaszcza w chrześcijaństwie, no bo inaczej to oczywiście wygląda w przypadku religii, które mają problem z przedstawieniami w formie czy to malarskiej czy rzeźbiarskiej. Obiektów religijnych, jak to jest w judaizmie, gdzie wyraźnie w Biblii jest zakazane przedstawianie bogów czy Boga w formie właśnie takiej wyobrażonej. Nie będziesz czynił Boga jako obraz. Ten zakaz w judaizmie jest bardzo głęboko zakorzeniony. Również w islamie. Ten zakaz i niechęć do przedstawiania Boga jest mocno obecny. A chrześcijaństwo ze starszych religii, oczywiście Dalekiego Wschodu, hinduizm czy buddyzm, bardzo chętnie się odwołują do tych mediacji przestrzennych, właśnie w formie. Wyobrażonej, jak Bóg, bogowie mogliby wyglądać, i mamy te różne statuety, statu, statuety rzeźby przedstawiające, czy to w wypadku religii hinduistycznej, no wielu bogów, tysiące czy miliony bogów, jakoś są przedstawiane właśnie w formie rzeźbiarskiej. Tak samo postaci buddy są czasem w formie no, olbrzymiej. Widzimy to choćby w, w Sri Lance, w Indiach, czy nawet w Afganistanie. To stało się to szczególnie wi, jakby widoczne, obecne w świadomości powszechnej, kiedy talibowie zniszczyli te. Potężne figury Buddy i to jest uważane za akt wielkiego i słusznie barbarzyństwa. W każdym razie w chrześcijaństwie na pewno przedstawienie, zwłaszcza sceny ukrzyżowania czy korpusu Jezusa zawieszonego na krzyżu, to jest coś, co towarzyszy Europejczykom właściwie od dzieciństwa. Niektórzy się zastanawiają, jak bardzo ta postać nagiego mężczyzny, ukrzyżowanego, przedstawionego właściwie nago na krzyżu, jak głęboko kształtuje wyobraźnię religijną. No to nie będzie to przedmiotem moich rozważań. Chciałbym, no jak zwykle, już. Się Państwo przyzwyczaili, że te skojarzenia nie są tak oczywiste. I w wypadku rzeźby chciałbym opowiedzieć o kilku moich ulubionych rzeźbiarzach. Prawdopodobnie lata spędzone we Włoszech sprawiły, że właśnie kultura włoska jest dla mnie stałym punktem odniesienia. No i jak w przypadku malarstwa, nie mogę pominąć Michała Anioła. Jego rzeźby, którymi Rzym jest nasycony, ale nie tylko Rzym, i Mediolan, i Florencja, to są te sposoby postrzegania tych miast niemalże przez pryzmat właśnie, czy to tej młodzieńczej piety w Bazylice Świętego Piotra, czy tej... Również młodzieńczej figury Dawida we Florencji, czy bardziej dostojnego Mojżesza w jednym z kościołów rzymskich, czy wreszcie najbardziej chyba dramatyczne te rzeźby niedokończone Michała Anioła. Jedna jest w Mediolanie, i druga w, we Florencji. Te rzeźby, o których już tyle napisano, pokazują właśnie to zmaganie się artysty, rzeźbiarza z materią, z marmurem, który był tak uległy młodemu Michałowi Buonarotti, a tak olbrzymi opór stawiał staremu, blisko 80-letniemu artyście. Ale to jest właśnie przykład tego. Zmagania się z materią, która stawiając opór jednocześnie daje możliwość tej pełnej ekspresji w tych rzeźbach, które możemy podziwiać na szczęście w różnych, w różnych miejscach. Zupełnie innym rzeźbiarzem był Bernini. Jego rzeźby są przykładem jakby Niemalże wyzwania, jakie artysta rzucił prawom grawitacji. Jego rzeźby są ulotne, są lekkie, są no takie właśnie efemeryczne. Przemienia się jedna postać w drugą, czy w jakiś przedmiot, w drzewo. Myślę to oczywiście o pewnych przedstawieniach mitologicznych. Ale w wypadku Berniniego muszę powiedzieć, że dla mnie najbardziej sugestywną rzeźbą, nad którą spędziłem wiele godzin w jednym z kościołów rzymskich, to jest ta scena mistycznego zachwytu, jaki przeżywa Teresa Zawila, tego momentu zaślubin, kiedy anioł Symbolicznie przebija jej serce. No i to jest właśnie coś, co udało się artyście pokazać. Zawsze są tam ludzie wpatrzeni w tą rzeźbę i zastanawiają się, czy to jest najwyższy akt mistycznego uniesienia, czy może jest to scena erotyczna. Nie chodzi o to, żeby ten spór nierozstrzygalny, przecież definitywnie rozstrzygać. Chodzi o to, żeby zobaczyć w ręku rzeźbiarza ten geniusz, pozwalający uchwycić wieloznaczność ludzkich doznań. I naprawdę, kiedy się patrzy na rzeźby, zwłaszcza Berliniego, to ma się wrażenie, że posługiwał się jakimś lekkim, bardzo łatwo poddającym się rzeźbiarzowi materii, aż trudno uwierzyć, że jest to ciężki, trudny w obróbce marmur. Ale chciałbym zakończyć może współczesnością, jedna z najwybitniejszych polskich artystek, Abakanowicz, zaproponowała pewną obecność przestrzenną, która na pierwszy rzut oka nie ma wiele wspólnego z rzeźbiami, z rzeźbami, z tą genialną umiejętnością człowieka przekształcania materii właśnie w przedstawienie żywe pełne uczuć, wibracji emocjonalnych u Abakanowicz są to przeważnie ciężkie kształty ledwo zarysowane. To są kikuty ludzkie, to są postaci pozbawione albo głów, albo Innych członków ciała, i w tym też dostrzegam możliwość artysty pokazywania czegoś, co czasem nam umyka, że nasze życie jest kalekie, że nasza cywilizacja jest najeżona niebezpieczeństwami. I wydaje mi się, że w rzeźbie, akurat właśnie Abakanowicz, to się udało uchwycić. Także po co rzeźba? Po to, żeby nas wytrącać ze standardowego myślenia, po to, żeby nas zaniepokoić, po to, żeby przenieść, tak jak i inne sztuki, ale chyba w wypadku rzeźby jest to szczególnie dojmujące w inny świat.